Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj odcinek bez latania, bo akurat jestem w takich okolicznościach, że nie za bardzo mogę polatać i nie za bardzo mam tutaj prawo w tym miejscu polatać, ale chciałem trochę powiedzieć na tematy ważne, czy nawet bardzo ważne, a mianowicie przyczyny wypadków, kolizji, które głównie opierają się na czynniku ludzkim, bo wiele rzeczy można powiedzieć o sprzęcie, że coś nam nie domaga, coś jest nie tak, nie złapał satelity, uciekł nam dron i tak dalej. Ale dzisiaj bardziej bym poszedł w stronę właśnie czynnika ludzkiego. A mianowicie jest szereg takich sytuacji, kiedy to właśnie my jako ludzie zawodzimy i parę słów na ten temat. Przede wszystkim brak doświadczenia. Jeżeli porywamy się na wyzwanie typu przelecenie, nie wiem, pod parasolem czy gdzieś pod łukiem, a jeszcze nie mamy wprawy, nie wiemy jak przelecieć, może się nam nie udać trafić, może nam się nie udać zrobić to na przykład na pełnej prędkości. Są na to sposoby inne. Jeżeli trochę poczytamy, poobserwujemy jak zrobić przelot w ciasnym miejscu, jak najbardziej damy radę. Kolejna rzecz to oczywiście brak wiedzy i tutaj brak wyobraźni. Jeżeli na przykład mamy drona, który nie zawsze nadaje się do latania w danych miejscach, albo nie wyczekamy na satelitę, lub też sensory zawiodą, bo mamy za słabe oświetlenie, a my o tym nie wiemy, no bo nie jesteśmy na tyle jeszcze kompetentni, może dojść do wypadku. Odwrotnością tych dwóch sytuacji jest sytuacja ja to wiem, ale i tutaj kłania nam się rutyna, a mianowicie po pewnym czasie te zagrożenia bledną. To, że mamy w dyspozycji latający statek, też już przestaje do nas tak bezpośrednio docierać i pojawia się właśnie rutyna. I rutyna jest takim wrogiem czujności i bezpieczeństwa. Nie pozwala nam czasami na to, żeby trzeźwo ocenić daną sytuację czy zagrożenie. A to może być na przykład siła wiatru, może to być pora, mogą to być inni ludzie i wiele czynników, które mogą spowodować właśnie crash, czyli naszą kolizję. Kolejna rzecz to na przykład roztargnienie. Jeżeli jesteśmy w grupie ludzi albo do nas dołączą ludzie podczas lotu, może się okazać, że tak skutecznie odwrócą naszą uwagę, że zamiast koncentrować się na naszym locie, właśnie będziemy koncentrowali się na nich, na odpowiadaniu na pytania i okaże się, że odpowiedzi na pytania i integracja z ludźmi podczas lotu, a także skuteczne sterowanie nie idą w parze. Właśnie taka kolejna sprawa. No i wszelkie takie czynniki ludzkie, które są towarzyszące, na przykład zmęczenie, niewyspanie, brak koncentracji albo stres, bo mamy mało czasu, a chcemy wykonać zlecenie, chcemy dokończyć zlecenie, dlatego że już czeka następne albo trzeba oddać materiały, zmontować wideo. I tutaj też pojawia się właśnie to ciśnienie, parcie, a także pojawia się zagrożenie wypadkiem. Oczywiście przy długotrwałych zleceniach trzeba pamiętać o tym, żeby się odżywiać, bo spadek cukru powoduje utratę koncentracji, a także utratę czujności. To może też nas doprowadzić do rozbicia naszego statku powietrznego. I taką kolejną rzeczą, która towarzyszy temu, to jest właśnie ogólnie całokształt związany z dbaniem o siebie. Trzeba trochę zadbać, żeby temperatura była ok, żebyśmy byli nawodnieni, czyli pamiętajmy o piciu. Jeżeli znowu siedzimy cały dzień na zleceniu, nie pamiętamy, zapominamy o piciu, o jedzeniu. To są cholernie ważne czynniki i organizm nie z gumy. Tak jak ładujemy baterie w dronie, tak powinniśmy zadbać właśnie o siebie przede wszystkim. Oczywiście pojawiają się czynniki zewnętrzne, na które trzeba zwrócić uwagę, na przykład silniejszy wiatr, latające przeszkody typu szmata, worek foliowy, reklamówka, wyższe obiekty, których nie braliśmy pod uwagę, albo ukształtowanie terenu. Pamiętajcie o tym, żeby też poczekać na sygnał satelit, żeby złapać co najmniej 12 satelit. To jest też ważne. Pamiętajcie o tym, że może nam statek powietrzny przy dużych prędkościach wlecieć w przeszkodę siłą bezwładności, bo nie wyhamujemy na czas i to jest też taka jedna z przyczyn kolizji. Także bierzemy to pod uwagę, 5 minut poświęcone na to, żeby zastanowić się, jaki jest czynnik ludzki, jaki ma wpływ, a jesteśmy w stanie
uchronić siebie przed kolizją. Dziękuję wam bardzo za uwagę w tym krótkim wejściu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.